Santander Bank Polska, jeden z najsłabiej, czy też najsłabiej zachowujący się bank z WIG20, a wszystko to jest konsekwencją wydarzeń z września, kiedy Banco Santander sprzedał ponad 5% akcji, potężne wolumeny, naruszenie wsparcia. To, co się dzieje w ostatnich kilkunastu dniach, nie napawa optymizmem. Przełamane wsparcie, próba powrotu, najważniejsza, nieudolna, bo o ile można przełamać wsparcie, tak późniejsza kontra popytu powinna być na tyle mocna, żeby zanegować sygnały. To się nie udało. Nie udało się tak, żeby komu trzymać formację młota. Długi dolny cień wyznaczał wsparcie do wczoraj. Ono także zostało przełamane i tutaj tak naprawdę pojawia się jeszcze jeden mocny, niepokojący sygnał. Średnia dwustusesyjna zaczęła opadać. Tak naprawdę z tego wykresu płyną negatywne sygnały. Ma to także odzwierciedlenie chociażby w zachowaniu indeksu WIG banki, czy też powiązane jest z tym, co mówi WIG banki, no bo tutaj w tym tygodniu dochodzi do łamania linii trendu wzrostowego, czyli nie tylko Santander stoi pod znakiem zapytania, ale i reszta jego kolegów z tego benchmarku. Santander już jakiś czas temu przełamał linię trendu wzrostowego. Ostatnie spadki są konsekwencją takich wydarzeń. Należałoby spojrzeć w przeszłość, jak wyglądały wcześniejsze korekty, czy też fale Bessy. No to jeżeli chodzi o poprzednią zniżkę, no to tutaj Santander miałby jeszcze sporo miejsca do spadków, ale nie tylko to ostatnie należy brać pod uwagę, ale także te wcześniejsze. No bo jak spojrzy się chociażby na falę Bessy 2014-2016 i porówna się długości fal, no to okazuje się, że taki scenariusz byłby już bardziej realny. To znaczy, że w strefie 320 zł dochodzi do nałożenia na siebie kilku niezależnych poziomów obrony, czy są to szczyty, są to minima, jest to zniesienie FIBO, jest to średnia 200-tygodniowa, która oczywiście zmieni położenie wraz z upływem czasu. Jednakże jeśli chodzi o sytuację techniczną na średnio czy też długoterminowym wykresie, no to cały czas przewagą mają niedźwiedzie. Co musiałoby się takiego wydarzyć, żeby tutaj ten outlook techniczny, ta sytuacja się poprawiła? Na przykład w przyszłym tygodniu, jakby doszło do wybicia zamknięcia, najlepiej tygodnia powyżej 467 zł, albo jakieś harami. Jednakże na chwilę obecną te poziomy zlokalizowane w okolicy 320 zł stają się realnym wyzwaniem dla niedźwiedzi.